po moim występie będę tutaj siedziała. Będę tak sobie wyglądała. Jeszcze będę tam, gdzie orzeł. Dobry wieczór Państwu. Mam ogromną radość powitać dziś Państwa w imieniu Stowarzyszenia Polska Dwóch Serc. Zgromadziło nas wspólne dobro, któremu na imię Polska. Swój głos chciałam oddać dwóm wielkim Polakom. Zacznę od Jana Pawła II, który powiedział: Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Drugą osobą jest rotmistrz Witold Pilecki. Oczekując na wyrok kary śmierci w swojej celi, napisał Gryps do dzieci: Kochajcie ojczystą ziemię, kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Życzymy Państwu, aby ten wieczór był wyjątkowy i niezapomniany. Zapraszamy. Proszę Państwa o powstanie i odśpiewanie hymnu. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest ojczyźnie, 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kiedy nasz kraj znajdował się 123 lata pod zaborami rosyjskimi, pruskimi oraz austriackimi. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane. Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i symbol zwycięstwa. Uczcijmy ten dzień głęboką refleksją nad historią i współczesnością naszego kraju. Teraz przed Państwem wystąpi 5-letnia Marianna Pawłowska z piosenką Co to jest niepodległość? Przywitajmy ją brawami. Kiedyś Rosja
właśnie nasza historia biegła, że Polska dzisiaj niepodległa. Co to nie jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko z czoła to polski dom, polska szkoła. Dzieje naszej ojczyzny to nie tylko dni szczęśliwe i spokojne. Chcąc przybliżyć nadejście wolności, Polacy wzniecali powstania narodowe, przelewali krew, cierpieli na zesłaniu i w więzieniach zaborców. Jednakże nasi pradziadkowie mieli ojczyznę w sercu. To oni wierzyli, że naród przetrwa, jeżeli nauczy swoje dzieci, jak być Polakami. Nasze stowarzyszenie Polska Dwóch Serc ceni polskie wartości, historię, narodową tożsamość. Wyznaczonym celem jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie tego, co nas stanowi, aby pamięć i tożsamość, o których mówi Jan Paweł II, stała się solidną podstawą każdej jednostki. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym twa ziemia? Ma ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W polskie wierzę. Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię. Coś jej winien? Oddać życie. Przed państwem wystąpiła rodzina państwa Chrostowskich. A teraz zapraszamy panią Katarzynę Michalską, która na potrzeby dzisiejszego wieczoru zaprezentuje dla nas wiersz autorski pod tytułem Dwa serca. Dwa serca. Jesteś ukrytym pięknem w sekrecie, bezkresnym ukojeniem. W architekturze piękny świecie, niedoścignionym marzeniem. Jesteś zmysłem, który umyka, odczuciem, które uchodzi, pragnieniem, które zanika, nadzieją, która zawodzi. Miłość esencją i znoju, w biało-czerwonych promieniach przepełniona. Propagatorko pokoju, strugo nieskończona. Jesteś blaskiem, który przenika. Tęsknotą, która nie wróci. Bólem, który dotyka pragnieniem i wiarą dla ludzi. I patrzę na Polskę. Powieka się jakby domyka. Twój uśmiech tak szczery, uroczy. W tym pięknie
i ciszy niech nigdy nie znika. Słuchając utworu Rozkwitały pąki białych róż w wykonaniu Antoniny Wiśniewskiej-Wenda, pana Artura Wiśniewskiego, wspomnijmy wszystkich tych młodych chłopców, którzy przywdzieli mundury i ruszyli do walki, wierząc, że spełnią się ich marzenia, marzenia wolnej Polski. Niejednokrotnie ich ciała zostały pochowane na naszej ojczystej ziemi, czyniąc ją świętą. Zapraszamy. Przed Państwem wystąpi Karolina Gralewicz z wierszem Kamila Cypriana Norwida Moja piosenka. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, Panie, do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światłocienia. Tęskno mi, Panie, tęskno mi owdzie,
gdzie któż o mnie stoi? I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej, tęskno mi, Panie. Dziękujemy bardzo. A teraz wysłuchajmy pięknej pieśni, która dawała naszym przodkom nadzieję, a dla nas niech stanowi dumę. Przed Państwem Anna Maria Szczonchor, akompaniament Igor Krajewski. Zachęcamy do wspólnego śpiewania. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pokrześć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by listopada. Był to dzień, o którym marzyli nasi rodacy. Nie wszystkim było dane powrócić do swojego kraju. Zapraszamy pana Wojciecha Górczyka, by w kilku słowach przybliży nam temat niepodległości. Witam szanownych państwa.
No, gdy poproszono mnie, żebym powiedział parę słów na temat odzyskania niepodległości, to od razu się pojawia pierwszy problem, jak to zrobić, żeby to było krótko, zwięźle. Tym bardziej tutaj widzę młodych słuchaczy, więc jeszcze, żeby nie zanudzić. Proszę Państwa, jak poruszyć temat, no, który w wielu aspektach wzbudza nawet dzisiaj kontrowersje spory historyków. Postaram się w związku z tym może najbardziej ogólnie powiedzieć, czy poruszyć kilka zagadnień dotyczących właśnie tego problemu niepodległości. Już pierwszym problemem może być sama data, 11 listopada. Dlaczego 11 listopada? No, czy wtedy właśnie powstaje Polska? No, takie jest pytanie. Czym w ogóle jest 11 listopada? Tak naprawdę, gdy mówimy o 11 listopada, mamy na myśli bardzo konkretne wydarzenie. Tutaj chodziło o rozejm w Compiègne, zakończenie I wojny światowej. I już tutaj jest pewien problem, zakończenie, niezakończenie, kapitulacja Niemiec, niekapitulacja. Faktycznie traktat wersalski podpisano później, bo dopiero mamy 10 stycznia 1920, który prawnie kończy. Więc skąd 11? Proszę Państwa, 11, dlatego po prostu przyjęto taki symbol. Ten symbol był konieczny. Dlaczego? Odrodzenie Polski nie było wydarzeniem, które się wydarzyło w ciągu jednego dnia. Nie był to jakiś jeden punkt. Tak naprawdę była to olbrzymia praca, no wielu pokoleń oczywiście, ale jeżeli spojrzymy na sam ten ostatnie wydarzenie, jeżeli mówimy o I wojnie światowej, to oczywiście mamy na myśli Józefa Piłsudskiego. Ale to jest nie tylko Józef Piłsudski. To jest oczywiście i Daszyński, i Wincenty Witos. To będzie choćby z tych mniej znanych, czy mniej już pamiętanych, choćby i Edward Krasiński, założyciel Spójni, i wielu, wielu innych. Oczywiście będzie Ignacy Paderewski. Dzięki Ignacemu Paderewskiemu sprawa Polski w ogóle była znana w Stanach Zjednoczonych, co było bardzo ważnym elementem. Dzięki właśnie Ignacemu Paderewskiemu sprawą Polski się zainteresował choćby Woodrow Wilson. Stąd, gdy pada właśnie program nowej Europy, czy nowego porządku pokoju, który właśnie jest zawarty w 14 punktach prezydenta Stanów Zjednoczonych, w punkcie 13 zostało zapisane, że jednym z koniecznych warunków utrzymania ładu w kraju jest stworzenie niepodległego państwa polskiego na terenach zamieszkałych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną i gospodarczą. Integralność terytoriów Polski miała być zagwarantowana konwencjami międzynarodowymi. Tak się oczywiście stało, tak będzie w traktacie wersalskim. Tylko że sama ta integralność gwarantowana traktatami jeszcze niewiele znaczy. Sami Polacy musieli jeszcze sobie zapewnić i bezpieczeństwo, i granice. Stąd budowanie tych granic też jest pewnym procesem, bardzo też rozłożonym w czasie. Mamy oczywiście powstanie wielkopolskie, o którym warto pamiętać, ponieważ jest to drugie polskie powstanie, które zakończyło się sukcesem. Mamy też powstania śląskie, łącznie z drugim powstaniem śląskim, które też zakończyło się pełnym sukcesem. Pierwsze i drugie to już niekoniecznie, ale drugie się zakończyło pełnym sukcesem. I już mamy budowę granic, wydaje się, że ta Polska powstaje, przynajmniej jeżeli chodzi o granice, pojawia się nowe zagrożenie. To są oczywiście bolszewicy. Rozpoczyna się wojna polsko-bolszewicka, która, no, ledwo powstało państwo, już stanowi dla niego zagrożenie. Polska miała takie szczęście w nieszczęściu, że nic jeszcze w Polsce nie było. Nie było, nie wiem, wspólnego systemu nawet politycznego, nie było wspólnego systemu gospodarczego, nie było wspólnej waluty, ale było wojsko. To akurat też w dużej mierze zasługa Józefa Piłsudskiego, który tworzył oddziały, nieważne po czyjej stronie one walczą, przewidując, że powstanie państwo polskie, ważne było, żeby byli żołnierze. I faktycznie mamy żołnierzy. Oni mają jeszcze różne mundury. Część ma mundury carskie, część ma mundury niemieckie. Są oczywiście legiony, ale mamy wojsko. No, dochodzi do tej bitwy, do wojny i później bitwy warszawskiej, która jest uważana za jedną z najważniejszych bitew XX wieku, czy tą bitwę, która zmieniła obraz świata. Czasami ktoś powie, że to też świadczy o jakiejś megalomanii, że taką wagę do tego przywiązujemy. Nie. Dlatego, że to jest ważny kontekst szerszy, historyczny. Proszę Państwa, wybucha rewolucja listopadowa, nie październikowa, tylko listopadowa w Niemczech.
wybucha na początku listopada. Powoli rewolucjoniści przejmują Niemcy. Powstaje Bawarska Republika Rad. Zresztą, gdy Niemcy podpisują układ Compiègne, kapitulując 11 listopada, jeżeli ktoś z Państwa zobaczy na mapę, jak wyglądała linia frontu wówczas, to się okaże, że wojna nie toczy się w ogóle na terenach Niemiec. To dopiero w warunkach kapitulacji w Compiègne narzucono Niemcom, że Niemcy się muszą wycofać z Francji, z Belgii i tak dalej, z Luksemburga. Więc wydawało się, że odnoszą sukcesy. Problemem była właśnie rewolucja. W Niemczech zaczęło się dokładnie to samo, co się zaczęło w Rosji. Niemcy nie mają innego wyjścia. Muszą kapitulować i tłumić rewolucję. Cesarz abdykuje. I teraz tu jest właśnie ta ważna sytuacja Polski, czy ważna rola Polski. Gdyby armia bolszewicka przeszła przez Polskę, doszła do Niemiec, wsparła rewolucję niemiecką, powstałby jeden wielki Związek Radziecki od Francji aż właściwie po Azję. Oczywiście Austria, Czechy również by się do tego włączyły. W Austrii mamy podobną sytuację, też jest rewolucja. Stąd ta ważna rola Polski i faktycznie fundamentalne znaczenie. Zatrzymanie armii bolszewickiej oznaczało wolność dla Europy. Czas dla Niemiec, żeby zdławić rewolucję u siebie i przywrócić tam przynajmniej no, jako taki ład, już później jako Republika Weimarska. Oczywiście mamy pokój ryski, mamy granice. Czy to jest koniec budowania tego państwa polskiego? Nie. Teraz zaczyna się ciężka praca. Ona się już zaczęła w roku 1919 w Sejmie Ustawodawczym. Proszę Państwa, państwo to jest coś więcej niż granice. Musimy mieć jeszcze wspólną gospodarkę, system oświatowy, prawo. Teraz mamy państwo, które tak naprawdę no, musimy połączyć z tego rozdartego organizmu. Mamy państwo, w którym są różne systemy prawne. W województwach południowych będzie nadal obowiązywało prawo austriackie. Z kolei w części województw południowych z kolei prawo węgierskie, na Śląsku będzie prawo niemieckie, na terenach województw centralnych to jest państwo, to jest z kolei prawo Królestwa Polskiego, województwa wschodnich rosyjskie. Teraz zrobienie czegoś takiego, że zrobimy jedno prawo, jest naprawdę procesem bardzo trudnym, wręcz mozolnym. To dopiero udało się po 10 latach. Dopiero w roku 1929 skodyfikowano, ujednolicono prawo karne w Polsce. I zresztą dopiero w 1929 wprowadzono jednolity system sądowniczy w Polsce. Czyli widzimy, jak ta praca była długa. Złotówka, oczywiście kolejna rzecz, czyli wprowadzenie systemu monetarnego jednolitego. Złoty został wprowadzony również w latach 20. Też mieliśmy różne waluty. Więc Ta budowa Polski to była naprawdę procesem bardzo, bardzo długotrwałym, złożonym i nie polegała tylko na tych bardziej spektakularnych wydarzeniach, choć tragicznych, jak wojny czy podpisywanie traktatów. To była przede wszystkim praca wielu pokoleń ludzi i później już tych ludzi od roku 1918, którzy jednak potrafili ponad podziałami zacząć budować coś nowego, coś wspólnego, w czym każdy mógł poczuć się po prostu jak w domu. Także dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Uwierz, Polsko. Moja ojczyzna, moja Polska. Moja ojczyzna to mój dom, którego strzeże ojciec, matka i wiara od lat. Moja ojczyzna to historia, pamięć o poległych za nasz kraj, pamięć o tysiącach bohaterów niezłomnych jak stal. Uwierz, Polsko, naszej wiary nie zabraknie nam. Żaden wróg nie zwycięży Boga w nas. Z Bogiem zawsze pokonamy każde zło. Dopomóż, Boże, nam, dopomóż nam. Jan Paweł II powiedział: Ziemio Polska, ziemio trudna i doświadczona, ziemio moja, bądź pozdrowiona. Thank you.
Przed Państwem wystąpili rodzina Państwa Kociędów z przyjaciółmi, panią Justyną Łukasiak z córką, panią Katarzyną Żukowską i jak Gabrielą Kiełbasą. 11 listopada to data symboliczna. Mimo wolności Polacy ciągle walczyli o suwerenność. Cenę wolności obrazują rozsiane krzyże po ziemi polskiej. Czy zawsze o nich pamiętamy? Na scenę ponownie zapraszamy panią Antoninę Wiśniewską-Wenda, pana Artura Wiśniewskiego. Wykonają dla nas dwie pieśni, Biały Krzyż i Ojczyzna. Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym,
dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś. Pamięć o tych, których nie ma, żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli by walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my przed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś. Pamięć o tych, których nie ma, bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy cichła pieśń. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa. To ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi. Od najmłodszych lat dziecinnych wypełnia place, ulice. Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza, z tej
źródła czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych dłoniach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc dziś ojczyzna twa. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczę na twą pomoc dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Józef Piłsudski. Przed państwem wystąpi Justyna Łukasiak, akompaniament Igor Krajewski w utworze Dziś idę walczyć, mamo.
Przed Państwem wystąpiła Julia Matuszewska w krótkiej etiudzie. I nadszedł czas podziękowań. Dziękuję bardzo serdecznie, że jesteście z nami dzisiaj. Jest to dla nas bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Kieruję ukłon do dyrektora Muzeum Romantyzmu, pana Romana Kochanowicza. Dzięki któremu możemy się dzisiaj spotkać razem i oddać pamięć tym, którzy walczyli o wolną Polskę. Dziękujemy pani Edycie Giżyńskiej-Roman. Przedstawicielowi Stowarzyszenia Polska Dwóch Serc za pomysł i zorganizowanie dzisiejszego spotkania. Pamiętając o historii naszego kraju, mając na uwadze dobro naszej ojczyzny, umacnianie wiary i tradycji, powstało nasze stowarzyszenie. Stowarzyszenie Polska Dwóch Serc. Nasze stowarzyszenie ma na celu kultywowanie tradycji chrześcijańskiej, jednoczenie i umacnianie środowisk katolickich w Polsce. Naszym celem jest też towarzyszenie powstawaniu kaplic wieczystej adoracji i z tego powodu też wydaliśmy płytę pod taką samą nazwą, jak jest nasze stowarzyszenie Polska Dwóch Serc. I obecnie wspieramy parafię pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej i Państwa Cezarego i Martę Olszewskich, którzy zainicjowali to dzieło powstawania otwarcia kaplicy wieczystej adoracji w naszym mieście. I z tego miejsca też... I tutaj też z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować zarządowi CEDROP za pomoc finansową w wydaniu płyty. Zarządowi Centrum Medycznego Esculap. Podziękowania składam także księdzu Janowi Jóźwiakowi, księdzu Łukaszowi Kamińskiemu, księdzu Marcinowi Świętkowskiemu, księdzu Włodzimierzowi Piętce, księdzu Rafałowi Winickiemu, księdzu Pawłowi Czarneckiemu za bardzo ważną opiekę duchową i wsparcie modlitewne. Dziękuję wszystkim wykonawcom, osobom, które włożyły swoje serce, swój czas, swoje zaangażowanie, żeby powstała płyta. Jeremiaszowi Wiśniewskiemu i całej rodzinie Państwa Wiśniewskich. Panu Danielowi Trześniewskiemu. Pani Marlenie Bieluńskiej. Pani Jadwidze Kowalskiej. Panu Grzegorzowi Michalskiemu, pani Aleksandrze Cendrowskiej, panu Piotrowi Kocięckiemu, panu Igorowi Krajewskiemu, panu Mariuszowi Kocięda, panu Pawłowi Dobrzynieckiemu. Dziękuję prowadzącym, występującym, pracownikom muzeum i wszystkim, którzy przygotowali to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Dziękuję też naszym rodzinom za wsparcie i za wyrozumiałość. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeżeli kogoś pominęłam i nie podziękowałam. Taka jeszcze mała, króciutka informacja. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć działanie naszego stowarzyszenia, zapraszamy do kącika z płytami, a kącik z płytami jest tuż za drzwiami wyjściowymi. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszamy na chwilę przerwy przy kawie.
a po kawie zapraszamy do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Zachęcamy do wspólnego śpiewania i zaczynamy Przybyli ułani. Cóż to za mizeria? Otwórz no.
kawaleria, otwórz no panienko kawaleria. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty pełne błonie, za nami piechoty pełne błonie. O Jezu, a cóż to za kołota? O Jezu, a cóż to za kołota? Otwórz panienko, to piechota, otwórz panienko, to piechota. Otwierać podskoczyła, panienka otwierać podskoczyła. Żołnierzy do środka zaprosiła, żołnierzy do środka zaprosiła. Białe róże.
czyli rozkwitały pąki białych róż. A, piąteczka.
piąteczka, piechota. Thank you.
kochasz, kogo ty pokochasz, zimnym leży w grobie. Ten już w grobie leży, sama od rodziny, a za nim pozostał, a za nim pozostał cichy płacz dziewczyny. Dziękujemy serdecznie. Chcieliśmy jeszcze raz podziękować wszystkim Państwu za przybycie, za cudowną atmosferę. To dla nas bezcenne chwile spędzone razem w barwach biało-czerwonych. Jestem przekonana, że w tym momencie nasze serca biły w równym rytmie. Rytmie Polski. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za wspólne śpiewy, za przybycie. I myślimy, że spotkamy się niebawem. Ma się tych dobrych parafian, co? Oddaję ci, dziękuję.
żyć.